Dzień dobry, Grzegorz z tej strony, sklepdekarski.pl. Ostatnio była recenzja, dzisiaj będzie test gwoździarki Milwaukee. Ok, włączamy sobie gwoździareczkę, gwoździe mamy naładowane i przystępujemy do wbijania pojedynczych gwoździ. Czyli dociskamy i wypuszczamy spust. Na mierniku decybeli pokazało nam, że gwoździarka w pomieszczeniu zamkniętym ma 111 decybeli głośności. Teraz zmieniamy sobie na bicie serią. I tutaj teoretycznie powinniśmy mieć spust wciśnięty cały czas i przy zwolnieniu blokady gwoździe powinny nam się wbijać seriami, gdzie nie musimy ciągle wbijać spustu. Zobaczmy. I właśnie tak działa. Jeszcze raz przypomnę o ważnej rzeczy. Ta tulejka tutaj służy do tego, żeby regulować sobie głębokość wbijania gwoździ. Tutaj w tym przypadku europalety łebki się ładnie schowały. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z konstrukcją, to trzeba mu troszeczkę podkręcić. Także wbijamy kilka gwoździ i patrzymy, czy łebki są schowane, czy jeszcze przypadki nie wystają. Chciałbyś zobaczyć, jak Milwaukee wygląda w porównaniu do na przykład DeWalta. Chciałbyś, żebym zaprezentował jakieś inne narzędzia? Napisz o tym w komentarzu lub zostaw subskrypcję. Sklep Dekarski. Pozdrawiamy.